Cześć, z tej strony Ziwak i witam was w kolejnym odcinku z South Parku. Wracamy do Krainy Dziewczyn. Idziemy się zobaczyć. Chciałabym móc pochodzić po tym miejscu, zobaczymy czy się uda. New kid, the girls are very thankful for you texting us the abortion records. We are one step away from finding out which girl among us is a two-faced bitch. Ta szefowa pewnie. The record keeper at the abortion clinic is from Paris, and so everything is written in French. Whoever this two-faced skank is thinks she can outsmart us. We want to help you and the boys play your game, but we just can't have a two-faced bitch out there on the loose. Just get these documents translated for us, and we promise we will join your army. Sparkle! Sunshine! Musimy się pewnie udać teraz do Kanady, bo w końcu francuski to będzie Kanada. Pogadaj z chłopakami. Sprawdź, czy chłopaki w ogródku Kyla potrafią przetłumaczyć dokument. Już wiemy, że pewnie nie potrafią. Oni znają jakieś pewnie elfickie albo jakieś inne języki. Aczkolwiek niekoniecznie jest to język francuski. Chyba nie mamy żadnego Francuza tam w okolicy. I to by się dobrze złożyło, bo do tej pory nie mogłaby zrobić zdjęcia ani paszportu. Czemu migam? What language is that? It's some kind of strange orcish. I've seen this language before. In the kingdom to the north. Oh, the kingdom to the north. Whatever's written on these documents is somehow the key to us recruiting the girls to our army. Is that what you're trying to tell us, new kid? Come on, spit it out. Getting that document translated isn't going to be easy. To breach the kingdom to the north, you'll have to assume another identity. Your name is no longer Commander Douchebag. It is now Larry Babinski from Cleveland. Oh, czyli, aha, okay. Czyli tylko zdjęcie muszę zrobić. Head north, and north again, north. Wiem, już byłam w Kanadzie. Better get a real passport photo first, or you won't make it past border control. Dobra. Czyli przynajmniej mogę już iść sobie do foto do Joe i ogarnąć zdjęcie. No nie, tu nie, tu nie, tu. A kurde, mam jeszcze jeden pomysł. Dobra, stwierdziłam, że zanim zrobię sobie zdjęcie do dokumentów, to najpierw zrobimy sobie nos. Jak przystało na tą grę, nie możemy zrobić sobie zdjęcia z normalnym nosem. Właśnie. Chcę Hasselhoffa nos. Dokładnie, dawaj. Hi, I'm Dr. Tom. Understand you want some work done. Just have a seat right here. All right, just relax. This won't hurt a bit until I start, at which point it will hurt immensely. Here we go. Oh, that looks nice. Big improvement. Come back if you ever need any more work done. If you don't mind me saying, your nose is delightful. Ja pierniczę, jaka jestem piękna. Tak, tak, to jest to. To jest to. To jest to, powiem wam. Nie sądziłam, że mogę tu być Hasselhoffem, ale jestem. Nie mam już niestety jaj na brodzie, no ale były. Więc teraz jesteśmy Davidem Hasselhoffem. Tego jeszcze tu nie było. Hi, here to get your passport photo taken? Just head into the room there and we'll get started. Super. Zrób sobie zdjęcia. Okej. Najpierw sobie poniszczę, co mogę. Poniszczyć. Gotówka, kalendarz, bla bla bla, nic ciekawego. Pudeł też się rozwalić nie da. To idziemy. That's great. Okay, smile. Do you have anything else you could wear? Could you try something else on?
Dobra, zmienię strój. No, tell you what, how about just no shirt at all? Let's try that. A dawaj. Yeah, that's gonna work better. Here we go. Oh, those pants don't work with the lighting. Could you roll up your pants? Or, you know what, just take the pants off too. Those pants just aren't working for me. If you want a passport, you're gonna have to lose the pants, pal. Ja chciałam dać zostaw. Really nice. Yes, very nice. How about we lose the underwear? You sick son of a bitch! Stop him! You'll never take me alive! Co tu się dzieje? Hey, fellas. Nie sądziłam, że do tego dojdzie, ale weźmy sobie... Aha, pedofil. No super. Zapomniałam sobie zmienić Jimmy'ego na kogoś innego. Powiedz mojej żonie, że tak naprawdę wcale mi się nie podobało. Ej, coś mi miga. Muszę uruchomić grę ponownie. Coś się źle wczytało chyba. Przedmiot zadania mam. Teraz bardzo chciałabym się z powrotem ubrać. Bo jednak to nie jest dobre. Wisior. To jest super strój. Ale wróćmy sobie do pancerza naszego. W takim razie chodźmy na granicę. I chodźmy do Kanady. Tam nas jeszcze nie było. Cholera mały, nie złość sobie ziółko, jesteś nieobliczalny, kolego, mało brakowałoby, a dałbyś się tam zabić, gdybym miał jeszcze 10 takich jak ty, jebitna robota. Zastanawiam się, czy jeszcze w tej skrytce, ale coś jest, ale chyba nie. Się tak zastanawiałam, że jak go pokonałam, to może coś się zmieniło, ale niestety nie. Wszystko zostało po staremu. Chyba, że ja potem użyję tego miejsca do, nie wiem, ogłoszenia czegoś. Tak też może być. Ta gra jest dziwna. O! Klucz do siedliska chaosu. Wytyfę. Halo, to ja. Gdzie ja jestem? Siedlisko chaosu. Dzień dobry. Generał Zamant. Co tu się dzieje? Who is he? Jakimś tym Batmanem. Na pewno nie Cartman i nie Timmy i nie Token i nie Jimmy. Ale może ktoś z nich. Mysterion Sightings. Czyli dobrze rozumiem, że tajemnicze pojawienia. Że chodzi gdzieś tu jakiś Batman. O, tam jest ten. Tu mamy... Nie tym. Chodźmy tu na górę. I weźmy sobie... A, mogę tędy przejść. Dobrze. I gdzie wyjdę? Na budynkach. Nic ciekawego. Spróbujmy sobie zebrać... Jak tam wejść? Okej, dobra. Kogutron. Mimo wszystko chciałabym wiedzieć, co ja tu mogę dalej zrobić. Muszę pogadać z naszym kolegą?
Zdjęcie Mysteriona. Mógł to wyłączyć, nie? Ty mi nic nie powiesz. Tego nie mogę wziąć. Tu nic nie mogę zrobić tak naprawdę. Więc nie wiem, co w tym siedlisku chaosu możemy robić. Jak na razie nie widzę nic do roboty. A jak tu wyjdę jeszcze raz, to jest to samo? Alarm? Nie, już działa. Przynajmniej się dowiedziałam, gdzie jest siedlisko chaosu. Nie, nie chcę z wami walczyć, spadajcie. Znudziła mi się ta ciągła walka. Ale... A, nie ma już szczurów. Myślałam, że cały czas się pojawiają. Ale dobrze, idziemy do Kanady. Nie masz pojęcia, gdzie jesteśmy. Wszystko spoko, tylko ja mam taką ogromną prośbę, żeby go zmienić na kogoś innego, bo ja nie przypadam z nim grać. To nie jest mój ulubiony typo. Wezmę chyba sobie Cartmana i z nim będę chodzić. Mam paszport. To ty to musisz zrobić. No. Dziękuję. Fajnie się teraz to zmienia. Porozmawiaj z księciem. Nie wierzę. Jestem jej pikselowi? No. Otawa. Mamy Tibia party. Ale zarąbiste. Ale zarąbiste, serio, jestem zachwycona. To jest moja stylistyka. Jeszcze raz. Nie mogę już. O mój Boże. Co masz ciekawego? A, bo nie mam kanadyjskich pieniędzy. Muszę coś sprzedać. A, sprzedaj. Okej, okay, i wtedy dostaję pieniądze kanadyjskie. No tak. To posprzedawajmy. Dobra, czy ty masz coś ciekawego, co by mnie interesowało? Bo jak nie, to szkoda zbierać. To jest słabsze i to też jest słabsze, więc w ogóle w dupie. A, to jest drogie. Zastanawiam się tylko nad miksturą siły, żeby sobie kupić do walki najwyżej. I tak naprawdę wystarczy. Kanadyjski klejnot. No ładnie, ładnie. Okej, czyli mogę zbierać jakieś przedmioty, rozwalając te skrzynki albo kwiatki. Dobra, wyleczyłam się z HIV-u. Nie pytajcie. Sama nie wiem, skąd się wzięły takie tematy tutaj. Chodźmy do banku. Nie, chcę wymienić. Na razie mi się to nie przydaje. Znaczy wiem, że potrzebowałam przed chwilą, ale... Dzień dobry. Jesteś na służbie, okej. Okay. Mimo wszystko porozwalam sobie tutaj wszystko, co jest. Czemu by nie? Rozpikselizowany odłamek. Chodźmy do nich od razu. Hasselhoff. Sorry, but I don't know what this says. I've seen this language before, but I believe it's only spoken in a specific part of Canada. I suggest you travel west of here and seek out the Earl of Winnipeg.
He can tell you where in Canada they speak this freakish tongue. But I warn you, the wilderness of Canada is filled with direwolves. You know what direwolves are, right? They're like wolves, but they're dire. Ej, kurde, to jest cudowne. Nie sądziłam, że tak rozbudowana będzie Kanada, bo już widzę, że Kanada ma troszeczkę, jakby troszeczkę czasu nam zajmie. Aha, cię pierdnęła. Elektryczny psikus, kanadyjski klejnot. Przebierzemy wszystko jak zawsze. Wejdzie 8 na 10. I wyszłam boczkiem. I teraz słuchajcie. Zobaczmy sobie na zadania. Mamy nowego znajomego, to jedno, ale mamy zadanie. Tu na razie jest spoko. Och, Kanada, daj dokumentu Earlowi Winnipeg, aby zobaczył, czy da radę jej przetłumaczyć. No nic. No to lecimy stąd dalej. Tu są te wilki. Ty, mocne są. Faktycznie mocne są. No nic, w takim razie mikstura leczonka, bo niestety one zaczęły. Jestem ciekawa, na ile ruchów damy radę ich pokonać. Widzieliście zdolność już Cartmana, czyli te pierdy ogniste. One dobrze dosyć wychodzą. To jest, czekajcie, nad pojedynczym celem. To mi się podoba. No, jak widzicie, padają. Paskudne serce, paskudny szpon. Jakaś jaskinia. Musimy go uratować. Nie, to nie pomaga. To też nie pomaga. I podstępny psikacz pewnie też nie za dużo zrobi. Nic tu na razie nie zrobię. Muszę się nauczyć, jak... Ej, znowu mnie uderzyła. Kurde, zabiją mnie, a nie zrobiłam save'a. A nie, nie zabiły mnie. Ale było blisko. Na szczęście mam... Wyleczyła mi się jakby pipa. Więc skoczę na nich, ale no niebezpieczne są te psiaki. Znaczy wilki. Muszę grę zapisać koniecznie. Dobrze, jesteśmy w tym Winnipeg. Welcome to Winnipeg. This is a conservative township, so mind your P's and Q's. You're welcome to the shop. Can I interest you? Jezu, tam ktoś leży. Wstecz, bronie. Też słabsze, więc dziękuję. Nie będę używać, ale skrzynkę rozwalę. You know what Winnipeg is known for? Neither do we. Lumberjacking's dangerous work. What with all these diapers around? Tu masz coś ciekawego w domu? Nie, nuda. Ja mam w sumie te klejnoty. Nie mogę iść walczyć z niedźwiedziem, bo mnie blokuje. Prawdopodobnie to może być zadanie, że on mi pomoże, jak rozwalę niedźwiedzia.
to help a foreigner when Winnipeg is completely overrun with diabands. Tell you what, kill off all the diabands in the north of town and I'll help you however I can. No, więc widzicie, muszę iść rozwalić niedźwiedzie. Więc zróbmy jeszcze to. Wow, 3 niedźwiedzie. Znaczy nie mają tak dużo tych punktów, bo są po 9, ale o dziwo przynajmniej te psy były bardzo, te wilki były bardzo mocne. I ataki, które dawały mi, były ciężkie do zablokowania. No bo w pokonaniu nie są takie złe. Dobra, mamy to. Mamy skórę jakąś niedźwiedzia. No i chyba tyle. This is actually written in the language of Eastern Canadian. The Minister of Montreal can translate it, but I'm afraid the Prince has imprisoned the Minister of Montreal in the caverns of Quebec. I will speak with the Prince. Return to him, and he should let you speak with the Minister. Boy, oh boy, I will have the most dire robe in all of Canada. Ale mi robią ten pod górkę. Wróć do księcia Kanady. There you are. I understand you wish me to release the Minister of Montreal. I'd like to help you, but I think this might be another ploy by the Bishop of Banff to have Montreal allowed back into the kingdom. Some Canadians think our nation should be united again, my lord. Shut up! Who the fuck are you? Listen, it's all because the Bishop of Banff is a liberal. He does these things just to make life difficult for me. I must ask you to perform another noble quest. Go to Banff and kill the bishop. Kill the Bishop of Banff? Shh, you, shh. Kill the Bishop of Banff for me and bring me his balls as proof. Do this, and I shall allow you into the catacombs of Quebec. Make haste! Czym ta gra mnie jeszcze zaskoczy? Słuchajcie, mimo wszystko, na dziś to koniec. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał i w kolejnym odcinku idziemy zabić biskupa. Myślałam, że troszkę już jesteśmy przy końcu, w sensie, że Kanada to będzie tylko wejść i wyjść, a tu jest całkiem oddzielna mapa i więcej questów. Jeżeli wam się podobało, bardzo was proszę o kciuka w górę, jeżeli mnie nie subskrybujecie, o subskrypcję i zapraszam was na Discorda, gdzie jestem najczęściej. Dziękuję wam za oglądanie, trzymajcie się, buziaki, pa!